Konstanciński Klub Historyczny przedstawia. W Konstancinie, w willi Witoldówce, odbędzie się w niedzielę, dnia 1 sierpnia, na dochód miejscowego kościoła, zabawa dziecięca pod kierownictwem artystycznym Henryka Małkowskiego i pani Nirenberżanki. W programie gry ogrodowe, pochody, produkcje artystyczne. Zabawa trwać będzie od godziny 2 do 6. Tak donosił w 1926 roku niezastąpiony kurier warszawski. Konstancin ma swoje wille, o których się mówi. Nie ma potrzeby ich przypominać. Ale są takie, o których się nie wspomina. Są gdzieś w cieniu, zapomniane. A przecież każda z nich ma swoją historię. Historię zamieszkujących ją rodzin. Zawsze mnie interesowało, dlaczego willa Witoldówka zupełnie nie funkcjonuje w naszej przestrzeni publicznej. Jedynie co o niej powiedziano, to to, że została zbudowana w 1910 roku według projektu Jana Fryderyka Hauricha, że zagrała w filmie Sublokator reżyserii Janusza Majewskiego i przeszła nie do końca poprawną restaurację w XXI wieku. Ba, nawet wirtualne Muzeum Konstancina nie poświęciło jej uwagi. Przecież była przez cały czas zamieszkana. Od 1908 do 1939 roku Witoldówka miała 8 właścicieli. Wacława Grotowskiego, Marię Wędrowską, Janinę Aleksandrowicz, Wacława i Marię Jeziorowskich, Stanisława Andrzeja Gordowskiego, Bolesława i Aleksandrę Pędzel, Helenę Marię Zefrajmów-Gordowską, małżeństwo Zelmana i Izabelę Grąb. Opowiedzmy o jednym z nich, Wacławie Grotowskim. Jak wspominała w maju 2009 roku rozmówczyni księdza Janusza Stańczuka, Golian, Rosner, Kazębski, Neumann, Kaczyński, Grotowski. To była świta, majstrowie w fabryce. Wacław Grotowski, syn Michała i Magdaleny Szczurowskich, urodził się 23 maja 1872 roku w Warszawie. W wieku 28 lat, w 1900 roku, wziął ślub w Skoszewach z równolatką Heleną Adolfą z domu Zdzitowiecką, herbu własnego, córką Henryka, urodzoną w Skoszewach. Skoszewy to wieś położona w województwie łódzkim w gminie Nowosolna nad Moszczenicą. W 1386 roku pochodzą pierwsze wzmianki o Skoszewach jako włości rycerskiej. W drugiej połowie XIX wieku właścicielami dóbr byli Henryk Zdzitowiecki i Bernard Kruszyński. W 1890 roku na wschodnim brzegu Moszczenicy powstał niewielki folwark Zdzitowieckich z modrzewiowym dworem, z czterospadowym dachem, krytym gątem oraz zabudowanym gankiem. Często przyjeżdżał tu Wacław Grotowski oraz jego dzieci. Niestety nie zachował się ani kościół, w którym odbył się ślub, ani dwór, w którym odbyło się wesele. Spłonęły w 1914 roku. W latach 20. XX wieku wybudowano nowy, zachowany do dzisiaj dwór. Wacław Grotowski był inżynierem, dyrektorem technicznym Mirkowskiej Fabryki Papieru. W okresie I wojny światowej od 1914 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy gminie Jeziorna i Komitetu Obywatelskiego Powiatu Warszawskiego. Następnie działał w Radzie Głównej Opiekuńczej. Był jednym z założycieli w 1917 roku Składnicy Polskiej Powiatu Warszawskiego, której celem było przeciwdziałanie niezdrowej spekulacji artykułami pierwszej potrzeby i żywności. Dodatkowym atutem było to, że towary nabyte w składnicy można było wywozić za zgodą władz z Warszawy. Także dzięki jego inicjatywie od 8 maja 1917 roku w oborach znalazło się 31 dzieci z Warszawy przesłanych na okres wakacyjny przez sekcję Wieś dla Dzieci Rady Głównej Opiekuńczej. W latach 1918-1919 Grotowski był przedstawicielem Sejmiku Powiatowego w składzie Rady Szkolnej Powiatu Warszawskiego. Być może związany był z rodziną inżyniera Alfonsa Grotowskiego, współtwórcy warszawskich wodociągów i kanalizacji.
Wacław i Helena mieli czwórkę dzieci. Wszystkie urodziły się w Jeziornie Fabrycznej i chrzest przyjmowały w Słomczynie. Helena Jadwiga urodziła się 14 sierpnia 1901 roku. Zofia Jadwiga 5 listopada 1902 roku. Zbigniew Julian 13 lutego 1904 roku. Jadwiga 7 lipca 1908 roku. O innych właścicielach Witoldówki można przeczytać w tekście Witoldówka – pokręcone losy jej dawnych właścicieli na portalu historycznym okolicekonstancina.pl.